Piąte międzynarodowe sympozjum artystyczno-naukowe Spotkania w Krzemieńcu, które tym razem odbyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim, dobiegło końca. Sympozjum zakończyła wspólna wystawa. Wystawa jest właściwie w tej chwili prezentacją notatek z pleneru, a nie ukończonych prac. Jestem zaskoczony, że jest ich tak dużo, bo my spędzaliśmy dość intensywnie czas w Ostrowcu, więc artyści i robiliśmy wycieczki i nie ukrywam, że wiele spotkań dotyczyło rozmów do późnej nocy, więc jestem trochę nawet zaskoczony z tak dużej ilości prac, jakie powstały. Większość prezentowanych na wystawie prac, jak podkreślają artyści, to nieskończone dzieła, które będą wymagały jeszcze ich ingerencji. Daję im tydzień, dwa odpoczynku. Nie patrzę, już wydaje mi się, że skończyłem, po czym odstawiam. I wracam do tego dziecka dopiero właśnie za tydzień, za dwa. No i się okazuje, że jeszcze trzeba godzinkę, dwie, a czasami więcej poświęcić. Dzisiejsza wystawa jest taką wystawą roboczą. Chcieliśmy zaprezentować Państwu tą naszą propozycję. Tutaj właśnie prac stworzonych tutaj na miejscu, ale na pewno każdy z nas jeszcze będzie kontynuował. W sympozjum udział wzięli dojrzali artyści. Nie oznacza to jednak, że nie czerpali od siebie inspiracji. Była bardzo ciekawa grupa szalenie różnorodnych artystów, co musi być dla każdego niesamowicie kreatywnym momentem, bo patrząc jak robią, jak myślą. To wszyscy zaglądali sobie za ramię, komentując na bieżąco i tak dalej. No, na tym plener polega. Międzynarodowe sympozjum w Ostrowcu zorganizowane zostało na wysokim poziomie, co podkreślali jego wszyscy uczestnicy. Dla Ostrowca takie wydarzenie to duża promocja, połączona jednak z dużym wysiłkiem. Biuro Wystaw Artystycznych, jak Państwo pewnie wiecie, zatrudnia niewielu pracowników, ale jakoś nam się to udało wszystko pogodzić, ogarnąć i to jest, myślę, największy sukces pracowników Biura Wystaw Artystycznych. Wszystkich, którzy nie szczędzili sił, żeby ten plener wyszedł. Oczywiście no, z olbrzymią pomocą miasta, bo inaczej byśmy tego nie ogarnęli, prezydenta, samochody na wycieczki, to o czym już wspomniałam, no i oczywiście Stowarzyszenia Odin. Teraz pozostaje nam czekać na wystawę ukończonych prac, jakie powstały na tegorocznym sympozjum. Ta planowana jest na 2017 rok. Rok wcześniej, w styczniu 2016, również odbędzie się wernisaż wystawy prac Spotkania w Krzemieńcu. Jednak obejmie ona prace z poprzedniej, czwartej edycji Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego.